Kolejną rzeczą, której Jacek Bartosiak nie wie, albo nie bo nie doczytał, albo stwierdził, że do zarabiania na strachu mu to nie jest potrzebna, taka wiedza głęboka, jest kolejną rzeczą, której on się totalnie myli lub nie doczytał, jest to, że świat nie wygląda tak, że dzieli się na kraje, które pracują dla innych i kraje, które wykorzystują jakby te procesy wytwórcze na swoją korzyść, że jedni są takimi półniewolnikami, bo są prowadzą montownie, a inni są tylko i wyłącznie beneficjentami tego i nic nie muszą robić, tylko jakieś bardzo wysublimowane techniki i tak dalej. On to tak podaje, jakby to był jakiś spisek, tak? Na zasadzie, że o, pułapka średniego dochodu, pułapka średniej technologii i coś takiego. Się mówi czasem pułapka średniego dochodu, ale to zależy tylko od tego państwa, które to robi. Na przykład teraz bardzo fajnie właśnie Winston Churchill, ten z programu Serpenca, powiedział, że do niedawna Chińczycy nie byli w stanie robić na przykład kulek do kulkowych długopisów, po prostu do ballpen. No i skoro tak, od 2017 dopiero umieją to robić. No i tak jest z wieloma innymi rzeczami, oni kradną chipy nie, i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że jakiś kraj przejmuje jakby tam środki i tak dalej i to wpędza inne kraje w jakąś kłopotliwą sytuację, że one są zdane na coś i nie mogą się rozwinąć bardziej niż mogą. Tak nie jest. Jeżeli po prostu na świecie nie było chyba takiego przypadku, żeby jakiś kraj dysponował jakimiś bardzo świetnymi technologiami i potem jednak jakieś geopolityczne ustawienia się zmieniły i ten kraj już nie mógł z tego korzystać. Tak nigdy nie było. Na przykład Bartosiak mówi, że odkryto Amerykę i Arabowie zbankrutowali, bo już nie byli potrzebni, tak? Czy coś takiego. No tak, ale to nie jest żaden spisek, tylko po prostu odkryto inne miejsca, tak? Inne trasy. Jeżeli kraj nie wytwarza sophisticated, takich wyrafinowanych różnych rzeczy, no to po prostu ich nie wytwarza i tyle. Tu nie ma żadnego spisku. Natomiast ja wiem, dlaczego Bartosiak to przedstawia tak, jakby to był spisek. On to przedstawia w ten sposób, żeby straszyć, że Chiny kiedyś, to jest absurd i to się nigdy nie stanie, ale jemu jest to potrzebne, żeby straszyć tym, żeby Europejczycy się bali, że oni będą robić rzeczy typu ołówki w sztućce kiedyś, a super procesory będą robić Chińczycy. Tak jeszcze bardzo długo nie będzie i tak właściwie nigdy nie będzie, dlatego że, ale nie dlatego, że Europejczycy nawet zablokują Chiny, tylko po prostu Chiny są ciągle w tyle i tutaj nie za bardzo jest, to jest dyktatura, ona jest sztywna pod względem nowości, wytwarzania różnych rzeczy. I tutaj nie trzeba nawet nikogo blokować, zresztą to by się nie dało tego zrobić. Gdyby Chińczycy rzeczywiście dysponowali jakimiś super technologiami, to by nie dali się zablokować, by te wynalazki jakoś i tak wypływały w innych miejscach. Także Bartosiak po prostu przedstawia fałszywy obraz rzeczywistości tak, żeby straszyć Chinami i na tym zarabiać. Tak jak straszy też Rosją i wieloma innymi rzeczami. I tym, że nas Ameryka zostawi. Jego nie interesuje w ogóle rzeczywistość i to, jak wygląda świat, tylko wyłącznie straszenie i zarabianie na tym.